Zadłużenie czynszowe mieszkań należących do spółdzielni mieszkaniowej Południe wynosi 7,5% w skali rocznej. Problem zadłużeń jest jednak obecny w każdej włocławskiej spółdzielni. Ostatnio zadłużenia spadły w stosunku do roku poprzedniego około 300 tysięcy. Związane jest to z bardziej szczegółową windykacją, ale również i przede wszystkim z zamykaniem dopływu ciepłej wody i gazu. Zadłużenie wynika z dużego poziomu bezrobocia w mieście oraz powiększającej się skali ubóstwa. Spółdzielnie podejmują pewne kroki mające na celu wymuszenie spłaty zobowiązań. Staramy się egzekwować te należności w imieniu spółdzielców pozostałych, bo to są niestety pieniądze spółdzielców. Sposób jak najbardziej przyjazny. Staramy się pomagać, tłumaczyć, w jaki sposób wyjść z zadłużeń, rozkładamy zadłużenia na raty. Niestety czasami musimy się uciekać do ostateczności, czyli do wystąpienia eksmisji. Jeżeli ktoś nie radzi sobie ze spłatą należności, istnieją możliwości, które mogą mu to ułatwić. Są możliwości otrzymania dodatku mieszkaniowego dla tych osób, które mają stosunkowo niskie dochody. I tutaj pomagamy w formalizowaniu otrzymania tego dodatku, udzielamy wszelkich informacji dla osób, które mają zadłużenie dość długie, a nie są w stanie spłacić jednorazowo. Zdarzają się także przypadki niepłacenia czynszu przez osoby, które mają na to fundusze. Wobec takich osób spółdzielnie sięgają po najbardziej radykalne środki, na przykład wpis do Krajowego Rejestru Dłużników. Natalia Chlińska, Telewizja Kujawy.